Szanowni Państwo, wrócił major. Wpuszczaj. Major, który wpuścił Czerwonego. A ja wpuścił, przez bramę przeskoczyli. Przez bramę zrobili napad. Przez bramę! Przez bramę! Ja myślałem, że ty idziesz do domku, wracasz. Tak! Bo to wysoki tak jakiś przyszedł, nie okładał pięściami. O, kolano mam rozjebane. I do lekarza nie poszedł nawet. A chcieli karetkę wezwać. Nie, mówi. I wrócił rodzynek. No powiem, że mało się nie schaftowałem. Co? Mało się nie schaftowałem. Powiedz tylko mecze. To już nagrywa. Mało się nie schaftowałem. To słychać będzie. No. Powiedz dla ludzi wszystkich. Ty to pikuś przy tym. Co? Ty to pikuś przy tym. Pomuchałeś, kurwa. A daj spokój. Trzeba wietrzyć chatę. Co? Chatę trzeba wietrzyć. U ciebie w chacie, kurwa, tak... No nie przesadzę. Okej. Okay. Że choć kibelkę nie masz, to kurwa, wiesz, nie śmierdzi. Gorzej niż z kibla. Jak ty tu siedzisz z nim? Musisz cały wyszorować. O, widzisz? No, to słychać będzie na pewno. No ja mówię widzowie szczerze, naprawdę mało pamięć nie puściłem. Nie życzę nikomu tu przychodzić jak major Raca z Nitro. Jeszcze raz powiesz to samo. No słychać było. Nie, ale jeszcze raz powiedz. No to mówię, że nie radzę nikomu przychodzić jak major wraca z Nitro, bo zapach jest... Ja nie wiem, pani Moniko, jak pani sobie to wyobraża. O, nagle do niej. No ja właśnie mówię, jak pani sobie to wyobraża, pani tego zapachu nie czuje, ale nie wiem. Albo pani ma coś z głową, nie halo, albo nie wiem. No bo ja nie wiem, jak to można. Bo jak pani poczuła, to tylko do łóżka skoczy się razem. Nie, do wody, kurwa, i gdzie kąpać, kurwa. No, ryby pozdychają. Co? Ryby pozdychają. O kurwa, i ryby śmierdzące byłyby. A daj ryby spokojnie. Prędko pozdychaliby. Raz, dwa. No. Zawąchaliby to by, kurwa, jest co. O, jeszcze teraz czuć. Czuć, no. Co, nie czuć? No czuć, no pewnie, że czuć. O Boże. Ja teraz wyjdę, to mnie tam, wiesz, popryskam po szybach odmrażaczem. No. Wiesz, wezmę z samochodu, popryskam. Z warsztatu wezmę jeszcze odmrażacz, bo będzie za mało. To mam odmrażaczu, kupiłem. Nie powiem, że nie kupiłem, kupiłem. No to dobrze. Jeszcze zapas zrobiłem przed napadem, dzięki Bogu. I wiadomo. Masakra. Masakra. Szczaw pod siebie czy co? I sra pod siebie czy co? Zapytaj się jego na kamerze. Zapytaj się. Nie będę go nagrywał. Nie, nagraj. Tak niech jadą, powiem. Niech jadą, bo i tak dość. Będą wiedzieć. Co? I tak będą wiedzieć. To nagrane jest. Ja pierdzielę. Zapach dobry był? A idź ty. Meksykanie. A idź ty w chuj. Dobry? Perfum? To chyba powiedziałem, a idź ty w chuj. Co? A idź ty w chuj. A ty wiesz. Trzeba okrem wszystko potwierać. Nigdzie wytrzymać. No tak, jeszcze takiego kurwa czadu to jeszcze nie czułem. Ale poczułeś? Uff, kurde. Aż za nadto. Nie poważnie mówię, to wszystko będzie słychać tak, że się nie martw, że nie jest skierowane na mnie. O, ja teraz cicho siedzę i... Słychać mi doskonale. No takiego czegoś to jeszcze ja nie czułem w swoim życiu. To wiecie, u mnie w tojce to tak nie śmierdzi. No nie, no nie śmierdzi, no autentycznie. Głównym. No. Bo od razu spłukujesz. No bo nie śmierdzi. No, wodę lejesz z wiaderkiem, tak. Wszystko. No. Żeby... A tu? Nie wiem do czego porównać ten zapach. Może ty porównasz, bo ja nie wiem, nie mam do czego. To porównaj do czego? Nie wiem. Ja tobie zadaję teraz. Szczyny z gównem wymieszane razem. Czym? Z gówny, gówno ze szczynami. I z rozpuszczalnikiem. Ja nie byłem tam po jego, ale zapach... A idź, tu widziałeś, mało pawia nie puściłem. Już musiałem wyjść. No. A z czego pawia mało nie puściłeś?
Z pięknych zapachów perfum. Jakie perfumy byli? Chanel. Jakie? Chanel. I to dla kogo proponować te perfumy? A to nie wiem, to dla Moniki. O, no, o, dla Moniki. Monika lubi ten zapach. Moniko, teraz ja do ciebie mam. Mówi Meksykano, tak. Mówię ja. I to prawda. To nie kłamstwo. Ja. Nie, to nie jest kłamstwo, to jest realistyczne. To się dzieje. Nagrywa Meksykano, zaraz pojedziesz po Meksykanie, powiesz, że Meksykano też jest wariat i tak dalej, że to nie jest wariatem, jest uczciwym człowiekiem i tak dalej. Powiem tak, wiesz co, Moniko, opamiętaj się, kurwa. Tak wąchała perfumy, jak nie wiem, Moniko. Nawet to powie tobie sam Meksykano. No już mówiliśmy, TV. No. Majer, musisz się umyć, bo kurde, jazda na maksa jest. Nie, przybrałem się. No, bo to nie do przejścia. Nawet już mój nos nie wytrzymał. A powiedz, co mój nos wytrzymuje? No, nie wiem, jak to... Spinacz musisz załatwić, tak, i zapinać. A mam taki spinacz. Ale powiedzcie mi... Na nos. A, ustami. Ustami można. Ale jak na wąchać ustami, kurwa, tego to będę... No. Trzeba tu spinać i tu spinacz. Dwa spinacze. A to czym oddychać? Dupą. A dupę to jak się na wącha, to też będziesz srać. Rozwolnienie będzie. No, weź tu nie ma sytuacji, nie ma jak wybrnąć. No jak nie wybrnąć, porać Meksykano? Nie wiem. Okno otwierać. A. Zimą. I będzie zimno. No. 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 Co tu zrobić? Rać dla mnie, rać. No, ja nie wiem. Ja ciebie pytam, Meksykano. No. Okno otwierać. O kurwa, ja wszystko wpuszczam. O, widzisz teraz? Mówiłem, że będzie jechać po mnie, tak? A chodzi o nagranie, a nie o wpuszczanie. Jak to mówię, to majorze przez bramę przejebali się. No. Ja bramy nie otwierałem, bo to było 20:15. Wiesz? Jadę na Wojewódzką i kurwa tam składam od razu pismo. Zatrzymanie sprawcy, majora i kurwa i... O, majora, sprawcę, o! Jeszcze inny. A, i pokaz, żeby był. Na trójkę. Sprawcę, majora, no dobrze, zamykaj mi, kurwa. Przyjdzie człowiek ten twój, który powiedziałeś, wpuszczaj. Ja mówiłem, wpuścić? Ty tak powiedziałeś, puść. No, puściłem. On wywąchał, co dobre, kurwa, i... Jeszcze nagrałem, że ja mam pieniądze. Ja nagrałem, że... O wiele razy pierdolisz, nawet Meksykano słyszał, że ja mam pieniądze, prawda? No chyba tak. Na kamerze. A u niego, no chyba tak, nie wiem. O. Trzeba sprawdzić dokładnie, bo nie chcę kłamać. Nie, ale słyszałeś nawet, że kurwa było mówione. Czyli nie masz już pieniędzy. Co? Nie masz. Nie mam. I drobne, i grube. Tylko prosiłem, żeby dokumenty zostawili mnie. Dokumenty, żeby mnie... I lekarstwo. Tak, i lekarstwo. Nawet chcieli mnie co zajebać. Myśleli, że wódka. O to chcieli zajebać. A mówię, zostawcie, bo to jest moje lekarstwo. To jest moje lekarstwo. Przez lekarza wypisane. To średni pojął, zostaw. Bo cieknie. A to stało tu. Bo tam stało, on tu potem. Kurwa. Rączkami swoim i czytał. Wysoki. I tak o. Jeszcze stuknął jak ja. I mój. No nic. Dzień goni. Trzeba załatwić sprawę. Szanowne państwo. I Moniczko. Oglądasz ten film. Prawdziwy, sprawiedliwy i przyjedź dzisiaj, proszę ciebie, i zabierz jego natychmiastowo do domku swojego. Zabierz! Ja cię proszę, Moniczko, błagam ciebie. On u ciebie się zakochał się, majorek, a ty w nim. Powąchasz Chanel, perfumy, bo to gdzieś były perfumy. Chanel! Mało Meksykano pawie nie puścił. Zgadza się? Zgadza się. No to już taki zapach to... I jeszcze kurwa do pralki wpierdolił. Ja miałem prać, kurwa, to on wpierdolił. No teraz
Popatrzcie sobie. Chciałeś monitoringiem, że chciałeś wszystkim, kurwa. Kamery chciałeś pobić. Teraz już nie pobijesz, bo już nie działają. Spełniły się twoje słowa. Raz, dwa, nagrałeś Czerwonego. Czerwony nie chciał. Ty spierdoliłeś. Łybkę swoją bronisz zawsze. A moja łybka zawsze ponosi bicie, znęcanie się, kradzieży moich rzeczy. A, i zegarki twoje zajebali dwa chyba. Zobacz. No, zegarków też nie masz. Nie masz dwa. Zobacz. A kamerę chociaż masz? Tam w plecaku jest. Kamerę schował. Przyszedłem. No. I wiesz, ja tego i tak nie podaruję, majorze. I tak nie podaruję.